Witamy Was na ciekawostkach piłkarskich. Tym razem przygotowaliśmy fakty o Widzewie Łódź. Jeśli spodoba Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, komentarz i suba z dzwoneczkiem. Zaczynajmy! Początek działalności klubu datuje się na 5 listopada 1910 roku, kiedy to w Piotrkowie Trybunalskim w rejs zostało wpisane Towarzystwo Miłośników Rozwoju Fizycznego w Widzewie, a tydzień później, 12 listopada 1910 roku, statut klubu został podpisany przez carskiego gubernatora. Piłkarski zespół brał udział w mistrzostwach miasta Łodzi, w których nie odegrał ważniejszej roli. W swoim pierwszym meczu przegrał 1-0 z ekipą łódzkiej Wiktorii. Z chwilą wybuchu I wojny światowej działalność klubu została zawieszona. Data 25 marca 1945 roku zaczyna powojenną oficjalną historię Widzewa. Wtedy to utworzono komitet organizacyjny dla reaktywowania działalności klubu. Już 2 lata później RTS awansował do pierwszej ligi po wygraniu A-klasy w pierwszych eliminacjach strefowych. W drugiej zajął 4. miejsce, jednak dzięki rozszerzeniu Ekstraklasy z 12 do 14 zespół Widzewa mógł świętować awans. Debiut w Ekstraklasie przypada na 14 marca 1948 roku. Mecz został rozegrany na stadionie ŁKS-u, a przeciwnikiem była drużyna dzisiejszego Lecha. Zakończył się zwycięstwem RTS-u 4-3, a pierwszą historyczną bramkę w lice zdobył dla Widzewa w 10 minucie Bolesław Fornalczyk. Niestety pierwszy sezon w Ekstraklasie zakończył się spadkiem. Powodem tego nie była młodość i brak doświadczeń zespołu, ale jak jednak podają niektóre źródła, trząt kadry stanowili piłkarze wiekowi. W sezonie 1979-80 Widzew zdobył kolejne wicemistrzostwo Polski. Z drużyną tymczasem pożegnali się tacy piłkarze jak Tadeusz Błachnio czy też Ryszard Kownecki. Odszedł także Paweł Janas, który wybrał grę w Legii. Rok 1980 rozpoczął się marszem Widzewa po najwyższe laury. Jesienią RTS odniósł kolejne sukcesy w Pucharze UEFA. Po pokonaniu europejskiej sławy, jaką jest Manchester United, widzewiacy w drugiej rundzie trafili na słynną ekipę Juventusu Turyn. Po zasłużonym 3-1 przed łódzką publicznością, w rewanżu łódzcy piłkarze ulegli takim samym stosunku, więc o awansie miały decydować karne. W nich lepsi okazali się widzewiacy, wygrywając je 4-1. Cichym bohaterem łódzkiej jedenastki stał się Józef Młynarczyk. Latem 1991 roku w klubie pojawili się za namową Sobolowskiego łódzcy biznesmeni, aby sponsorować jeden z najważniejszych klubów Polski. W klubie pojawili się w tym czasie Paweł Miuszkiewicz, Marek Bajor i Piotr Wojdyga, a przede wszystkim jeden z najlepszych snajperów w Ekstraklasie, piłkarz, który najwięcej zdobył dla Widzewa w historii, Marek Koniarek. We wrześniu 1992 roku Widzew doznał największej porażki w historii pucharowych występów, 0-9 w wyjazdowym meczu przeciw Eintrachtowi Frankfurt. W sezonie 1992-93 RTS zajął 5. miejsce w lidze, co przyjęto jako porażkę. Podziękowano Władysławowi Żmudzie, rekordziście jeśli chodzi o ilość meczów, w którym prowadził Widzew. Na koniec sezonu w 1994-95 Widzew zdobył kolejne wicemistrzostwo Polski. Kolejnymi wzmocnieniami byli Rafał Siadaczka i Marek Citko. Następnie przyszła era Smudy, choć w swoim debiucie w pucharach Smuda odpadł po pierwszej rundzie, jednak już na koniec sezonu 1995-96 Widzew znowu pierwszy w końcowej tabeli, zdobywając 3. w historii mistrzostwo Polski meczami w Lidze Mistrzów. Choć nie udało im się awansować do dalszej części rozgrywek, wstydu nie przynieśli. Grą przeciwko europejskim Tuzom, Borussii Dortmund i Atletico Madryt pokazali, że można walczyć jak równy z równym w każdym przeciwnikiem. Na łódzkim obiekcie uległa Steaua Bukareszt. Szczególnie w pamięci pozostaje dwumecz z Niemcami. W meczu w Dortmundzie Widzew narobił niezłego stracha gospodarzom, przegrywając ostatecznie 1-2. Po bardzo dobrej grze w rewanżu zremisowali u siebie 2-2. Budowa dawnego stadionu Widza została ukończona w 1930 roku i trwała 2 lata. Na placu o wymiarach 100 na 300 metrów przy Alejach Piłsudskiego oprócz stadionu powstały boiska oraz 4-torowa bieżnia, rzutnie, skocznia lekkoatletyczna. Uroczyste otwarcie, na którym zjawiło się wielu znakomitych gości, odbyło się 30 maja 1930 roku. Na otwierającym spotkaniu Widzew Łódź zagrał Skrom Warszawa, ulegając jej 5-1. W tym momencie stadion Widzewa jest w stanie pomieścić 18 018 widzów.